Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Widzieliśmy przed kilkoma sekundami film z albumu Dziadka. I przypominam, w reżyserii Dariusza Jakubka stworzył także scenariusz tego filmu i za szczególne zasługi w upamiętnianiu historii narodu polskiego uhonorowany został nagrodą IPN Świadek Historii. Animację projektu wziął w swoje ręce Arkadiusz Olszewski. Z kolei jego film animowany Ludobójstwo zajął trzecie miejsce podczas 5. Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależnego Okno. Rysunki do tego filmu animowanego przygotowała pani Elżbieta Eluta-Kidacka, ilustratorka. A ze mną w studio, szanowni państwo, nietypowi goście, ale bardzo mile widziani, producent filmu Krzysztof Jabłoński, witam serdecznie, oraz aktorzy tak naprawdę wcielający się w rolę chłopca i dziewczynki w tym filmie, Michał Mika, witam cię Michale. Dzień dobry. I Wiktoria Góra, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzieci, zaczęłabym od was, Michasiu, Wiktorio, co tak naprawdę wiecie o filmie, z filmu o Józefie Piłsudskim, o marszałku, którego 150. rocznicę urodzin dzisiaj obchodzimy. Czy ten film wam coś przybliżył o marszałku? Wiktoria, proszę. Sam jestem ciekaw. Michał mówił przed chwilą, że czytał książkę o marszałku. Tak. Ciekawa była? Tak. I co, czego się dowiedziałeś? No, że został wywieziony na Syberię. Mm-hmm. No, to jest wiadome. I siedział w więzieniu w Cytadeli za wydawanie nielegalnej gazety chyba. Chyba za coś tam innego. Mm-hmm. Krzysztof Jabłoński, mm-hmm. producent. Przyjdźmy z pomocą i wytłumaczmy, tak, jestem... że przede wszystkim ten film ma właśnie za zadanie edukować takie dzieci jak tak, Wiktor. Jest. Film jest skierowany do dzieci troszeczkę starszych, szczególnie do uczniów klas szkół podstawowych, do klas trzecich, czwartych i zwłaszcza tych czwartych. Tutaj mamy pierwszoklasistów świeżo upieczonych, którzy z radością wielką uczestniczyli w nagrywaniu. Widziałem zdjęcia z sesji zdjęciowej, radość przeogromna i to słychać zresztą w ich rolach. Aczkolwiek no właśnie film jest skierowany do troszeczkę starszych dzieci, które będą już nie tylko poznawać symbole narodowe, nie tylko symbole patriotyczne, ale także już te historie na bieżąco. Film jest jako pomoc naukowa dla nauczycieli. Będziemy udostępniać także konspekty, które będzie można wykorzystać. Film jest skonstruowany w ten sposób, żeby można go było puścić w trakcie lekcji longiem i wtedy zadać uczniom robienie notatek, dlatego jest takie swobodne tempo. Ewentualnie można zrobić w inny sposób, udostępnimy film pocięty na fragmenty, żeby nauczyciel mógł przeplatać fragmenty filmu z fragmentami swojej wypowiedzi uzupełniającej lekcję. No, film jest tak chronologicznie przedstawiony, przedstawione są także różne postaci z życia marszałka Józefa Piłsudskiego, między innymi jego rodzice. A ja mam pytanie jeszcze do dzieci, która z postaci podobała wam się najbardziej? Czy to jest właśnie pan marszałek, jego mama, tata? Mi się podobał najbardziej Piłsudski. Najbardziej Piłsudski, a tobie, Wiktorio? Mi też Piłsudski. A nie dziewczynka albo chłopiec, z którym podkładaliście głos? Mnie. Piłsudski i chłopiec. A jak to jest słyszeć siebie na filmie takim pięknym, z takimi pięknymi obrazkami? Nie. Fajnie? No, jest fajnie. Jest przede wszystkim pouczająco i to właśnie ta funkcja edukacyjna jest tutaj bardzo ważna. Głównym sponsorem tego projektu jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Projekt wygrał konkurs. Skąd, panie Krzysztofie, w ogóle pomysł na to, aby stworzyć film właśnie o marszałku? No, postaci do wyboru jest wiele. No cóż, szanowna pani, otóż zbliża się stulecie niepodległości i troszeczkę widzimy, że po latach komunizmu brakuje materiałów edukacyjnych skierowanych właśnie do najmłodszych, o tych naszych ojcach niepodległości. W tym roku tak się złożyło, że już było wiadomo, że rocznica 150. urodzin marszałka się zbliżała i dzisiaj nadeszła, więc stwierdziliśmy, zacznijmy od
marszałka. Jak długo trwała praca nad tym projektem, nad tym filmem? Jak wielu było konkurentów? Czy konkurencja była też zacięta między wami? No wiadomo, że wygrać taką nagrodę nie jest łatwo, zwłaszcza w branży filmowej dzisiaj. Troszeczkę ten konkurs wyglądał inaczej, ponieważ na ten konkurs ministerialny zgłaszają się stowarzyszenia, które chcą robić różnego rodzaju obchody. I to jest główny segment, który się zgłasza na tego rodzaju otwarte konkursy. My zgłosiliśmy zupełnie coś oryginalnego, film edukacyjny i kampanię, która ma promować marszałka wśród najmłodszych, żeby dzieci zainteresować tą historią najnowszą. Też forma, mamy album zdjęciowy, w którym poruszają się te różne postaci. To nie jest przypadkowe. Każdy z nas ma gdzieś w szufladzie, czy na strychu, czy w piwnicy u dziadków jakiś album zdjęciowy. Za każdym tym zdjęciem jest jakaś historia. Jeżeli dziecko zobaczy, że to zdjęcie się porusza, za tym zdjęciem coś jest, być może pójdzie do dziadka, do babci, do taty, mamy, zapyta, a kiedy to zdjęcie powstało? Co się za tym kryje? I za tymi małymi, drobnymi historiami rodzinnymi kryje się wielka narodowa historia. I tutaj w ten sposób też chcieliśmy oprócz marszałka zachęcić do tych więzi rodzinnych, do kultywowania tych więzi rodzinnych i także spoglądania poprzez nie na historię. No właśnie, to spoglądanie na historię też jest bardzo ciekawe. Mamy wiele osób, wiele środowisk dzisiaj, nie tylko tych filmowych, ale tu przede wszystkim twierdzi, że ta nasza historia, polska historia jest piękna, warta opowiedzenia, pokazania, ale nie ma tak naprawdę dobrych filmów dzisiaj, dobrego kina historycznego. No cóż, no to się powoli zmienia. To się powoli zmienia. Widzimy różne produkcje telewizyjne, niszowe, również niezależne, dokumentalne, które powoli zmieniają ten obraz. Myślę, że ta moda na chociażby ubiory patriotyczne nie wzięła się znikąd, tylko właśnie z tego, że ten patriotyzm wraca do popkultury. Nasz film wpisuje się w ten sposób troszeczkę na marginesie tego nurtu, ponieważ właśnie my się skupiliśmy bardziej na tym, żeby to był materiał pomocniczy dla szkół, niż po prostu film dokumentalny dla dzieci. To ma być zachęcające jako kreska, ale ma trafić poprzez właśnie ręce nauczycieli. To byłoby dla nas wielkim spełnieniem marzeń, gdyby nauczyciele to wykorzystywali. Lekcje historii są dzisiaj zbyt nudne? To zawsze zależy od nauczyciela. Czy nauczyciel wykorzystuje różne rekwizyty, czy uczy wyłącznie dat, czy też ciągów przyczynowo-skutkowych, kiedy historia układa się właśnie w historię, wówczas jest bardzo ciekawa. Jeżeli mamy z historii zwykłą matematykę czy wyliczankę dat, no to może bywać nudnie, ale myślę, że większość nauczycieli naprawdę bardzo się stara. Robiliśmy różne zajęcia w szkołach przy innych okazjach i wiem, że nauczyciele naprawdę bardzo się starają, ale często nie mają wystarczająco czasu, czy też właśnie tego rodzaju materiałów, które im właśnie dostarczyliśmy. Daliśmy im w ręce i mamy nadzieję, że będą z tego korzystać. I stąd właśnie pewnie forma filmu, film animowany, prawda? Czy tylko takimi do tej pory pan się zajmował? Do tej pory to jest mój pierwszy poważny film. Wcześniej zajmowałem się bardzo drobnymi produkcjami i też nie jako producent. Tutaj jest pierwsza produkcja duża, i myślę, że w tym kierunku będziemy przez najbliższy czas podążać, ponieważ właśnie widzimy, że jest potrzeba taka, żeby tych materiałów przygotować jak najwięcej. Animowana dlatego właśnie, żeby dotrzeć do dzieci. Tak jest. A czy wy lubicie oglądać bajki? Choć to pytanie, no właśnie. Trochę. Trochę? A jaka jest wasza ulubiona? Wiktoria powiedziała, że tak. Moja jest ulubiona bajka to... Jest ich wiele. No, jest ich wiele. Nie A da się twoja, powiedzieć. Michałku? Moja to też jest ich wiele, ale muszę tak sobie przypomnieć jakąś taką bardzo. To ale jakaś taka. Jak są ludzie czy zwierzątka? No ja lubię, jak są ludzie, no to. Czy roboty? No to noc w muzeum.
O, no to pięknie, piękna ulubiona bajka. A ta bajka... Jest chyba taka bajka. Będzie wyświetlana w szkołach. Lubicie chodzić do szkół? Ja lubię, jeżeli jest mało lekcji. Jeżeli jest mało lekcji. Jeżeli jest mało lekcji, no i zawsze dzieci jest. Tak mówią. Powiedzcie mi jeszcze taką rzecz. Czy wy już znacie trochę historii Polski? Ja tak trochę badawczo do tego podchodzę, żeby właśnie zobaczyć, jak te siedmioletnie maluchy, szkraby widzą polską historię. Czy macie w szkole teraz naukę historii? Jakbyście powiedzieli, ja jeszcze co to jest, nie. A co to jest historia? Historia to takie coś, jak się opowiada. No, o czymś, co było, prawda? No. Dawno o czymś, temu. Co było dawno. Ale to nudne jest? Według mnie to by było ciekawe. No, ciekawe, jak była ciekawa historia. Mm-hmm. A nasza polska historia jest bardzo ciekawa. I w postaci bajki chcielibyście widzieć historię? Chciałbyś, Michałku, no. historię zobaczyć tak, jako taką bajkę, tak jak ta twoja ulubiona? No, mógłbym zobaczyć. Mógłbym zobaczyć. No, no myślę, że tu jest kwestia tego, że superbohaterowie z bajek są postaciami fikcyjnymi, a w naszej rzeczywistej historii mamy ludzi z krwi i kości, prawdziwych bohaterów, których możemy przytaczać. Możemy przytaczać i powinniśmy, właśnie, bo nasza historia, to już mówiłam, ale to warto podkreślać niejednokrotnie, że jest bardzo, bardzo ciekawa i przybliżanie tej historii, zwłaszcza dzieciom i zwłaszcza na lekcjach historii, jest fundamentalne do tego, żebyśmy pamiętali o naszej pięknej historii, o tym, kim my jesteśmy, skąd pochodzimy, i właśnie Instytut Pamięci Narodowej też bardzo często teraz takie produkcje stwarza, co prawda nie dla dzieci, ale właśnie przypominając te króciutkie spoty. Mieliśmy o II wojnie światowej, właśnie o odzyskaniu niepodległości, o czasach komunizmu. To wszystko jest właśnie warte pokazania i warte tego, aby te wzruszenia były przeniesione także na ekran, bo książek historycznych jest dużo, ale warto wyjść z tym także poza tę formę. Jak pan, panie Krzysztofie, widzi branżę filmową, jeśli chodzi o historię? Jeszcze raz zadam to pytanie, bo czy ona ma przyszłość? Teraz myślę, że zdecydowanie tak. Nasza historia po latach komunizmu wymaga ogromnego nakładu pracy, ogromnego odkłamania. Przede wszystkim też czasy dawniejsze, czasy sarmackie. Wyobraża się te czasy jako czasy warcholstwa i wszelkich tylko wad. A trzeba podzielić ten czas na epokę przed potopem, kiedy byliśmy naprawdę niesamowitym eksperymentem w dziejach świata, jedynym imperium, które było stworzone na obronie sąsiadów, a nie na podboju ich, i czasy po potopie, kiedy różne wypaczenia faktycznie miały miejsce, i to trzeba odkłamać. Komunizm to bardzo zakłamał. Komunizm zakłamał także wiek XIX, wiek XX, więc tej pracy jest ogrom. Arek Olszewski, z którym współpracujemy, który był animatorem, on poruszył te wspaniałe rysunki Elżbiety Kidackiej. On wcześniej rysował na przykład film Ludobójstwo, czy teraz Obrońców Głogowa, i inne produkcje. W przyszłym roku, czy też na koniec tego, w przyszłym roku, na koniec roku ma wypuścić Semper Fidelis o obrońcach Lwowa. To też jest ogromna produkcja, którą robi praktycznie samodzielnie. Trzeba naprawdę dużo tego przepracować, upopularniać naszą historię, i jest całe szczęście głód na to. I bardzo dobrze, że powstają właśnie tego rodzaju dzieła. Krzysztof Jabłoński, producent filmu z albumu Dziadka, bardzo dziękuję. Dziękuję. I dziękuję również Michałowi Mika, czyli aktorowi wcielającemu się w rolę chłopca w tym filmie. Dziękuję ci, Michał. Ja też wam dziękuję. I Wiktoria Góra, bardzo dziękuję, rola dziewczynki. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, szanowni państwo. To jest koniec kolejnej części naszego programu. Już za chwilę kolejna część, następna i następna. Co godzina, o każdej pełnej, będziemy przedstawiać państwu najważniejsze wydarzenia, skrót wydarzeń w Polsce.pl. I to jeszcze przed nami. Przed nami także magazyn Aleksandry Rybińskiej Dookoła Świata.